Hej, hej, jak się macie? Pora ocenić sobie kolejny odcinek serialu Andor, który oczywiście można oglądać co środę na kanale Disney+, w sensie nie na kanale, na usłudze streamingowej. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że żeby nazywać Disney+ usługą streamingową, a nie kanałem. No nieważne. Teraz tak w ogóle, tak, że na marginesie dodam, że strasznie mi się to logo Andora tutaj bo ucina mi rękę. O, to, które jest nad napisem. Ja wiem, że ono się powinno kojarzyć z Feniksem Rebelii, wiecie, symbolem Sojuszu Rebeliantów z Gwiezdnych Wojen, ale mi się jakoś bardziej kojarzy z symbolem Quake'a. Nie wiem dlaczego, w sensie Quake'a 1. Wracając do, czy przechodząc do Andora, no to oczywiście tutaj w tym odcinku dostajemy to, na co się zbierało tam trzech czy nawet czterech odcinków. To znaczy jest to taki typowy heist odcinek, no bo chciałem powiedzieć heist movie, ale no, Andor nie jest filmem. W każdym razie, no konstrukcja jest dosyć podobna do wielu innych tego typu filmów czy seriali, jest podobna też do Rogue One, to znaczy no, był jakiś plan, ekipa się rozdzieliła, a to może sobie przejdziemy powolutku. Na początku, czy prawie na samym początku mamy ekspozycję jakąś taką większą dialogu tych postaci, no bo tutaj nie będzie szczególny spoiler, jeśli powiem, że któraś z nich zginie i to nie będzie Andor. W sensie Clem. Oczywiście tubylcy idą na jakiś pokaz świateł, który się odbędzie w dolinie tuż obok bazy Imperium. Wiadomo, idą bardzo powolutku się tutaj nam ta akcja rozpędza się dialogiem. W ogóle w oddali tutaj, jak widzimy, nie wiem, czy to będzie widać akurat tutaj, czy może dalej. W każdym razie ta konstrukcja tej bazy imperialnej to jest prawdziwa tama, która jest w Szkocji gdzieś. Oczywiście no, podoklejali do niej jakieś tam, prawda, imperialne elementy, nie? Żeby to wyglądało bardziej imperialnie. Natomiast, czy tutaj taką przybudóweczkę, to wygląda jak doklejone. Natomiast jakby sam ten korpus tej bazy, to jest tama w Szkocji. No, tak jak mówiłem, ekipa podzieliła się na dwie. Dziewczyny poszły się skitrały w takim niewielkim jakby, o proszę, takim dawnym, nie wiem, bunkrze, czy takim skupisku kamieni, powiedzmy. O, tutaj doskonale widać tą tamę właśnie, o której mówiłem. Natomiast druga część drużyny podszywa się pod szturmowców, co też wiedzieliśmy, że nastąpi, bo w poprzednim odcinku ćwiczyli to podszywanie się pod szturmowców. Mamy też właśnie ekspozycję głównego dowódcy tej bazy, że on tu ma żonę, on tu ma rodzinę, dziecko, tak? I co jak za chwilę się okaże, jest dosyć istotne, bo, że tak powiem, na szali będzie życie tejże rodziny i to go skłoni do współpracy, więc mega, słuchajcie, klisza, przewidywalne, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, jakby od tego są klisze, że jeśli je, czy schematy, że jeśli je wykorzystujesz poprawnie, no to jest to okej, no okej się to ogląda i tutaj jak najbardziej ten schemat jest wykorzystany dobrze, więc tutaj się jakby szczególnie nie ma do czego przyczepić. Tak, dziewczyny się dostają od dołu, od strony wody do tej bazy. Tutaj następuje jakaś taka chwilowa wymiana podarków między tubylcami a dowódcą tej bazy, no bo takie są, prawda, wierzenia na tej planecie, na której się, że tak powiem, ta baza znajduje. Imperium stara się to przynajmniej na razie, póki nie zdobędzie jakiejś większej władzy w rejonie, szanować, także jakaś tam wymiana skór. I oczywiście takie tutaj, i bardzo tutaj właśnie bardzo długa ekspozycja. Ostatnio nadużywam słowa ekspozycja, nieprawdaż? I oddział, w którym jest Clem,
czyli nasi rebelianci, zostaje jakby wybrany specjalnie do odprowadzenia dowódcy z powrotem do bazy, odprowadzają go do bazy i kiedy tylko drzwi się zamykają, rozpoczynają atak przez, prawda, branie na muszkę przeciwnika. Krótka wymiana zdań, ktoś tam ginie, tutaj nasz oficer imperialny, który jest wtyką rebeliantów w tej bazie, próbuje działać, uspokajać, prawda, jakieś patrole, które mają miejsce. I tak naprawdę znowu dialog. Udaje im się dostać do tej, do tego, nie wiem, do tej krypty. O, szukałem tego słowa. Do tej krypty, gdzie składowane są pieniądze. Strażnicy oczywiście poddają się bez problemu i jakby pod bronią zaczynają pomagać ładować te kredyty, tą gigantyczną ilość kredytów do statku, którym całość ekipy będzie uciekała. Na zewnątrz trwają jakieś tutaj pieśni i modły tubylców, bo zaraz rozpocznie się kosmiczny spektakl. O właśnie, tutaj widzimy, tak wyglądają, słuchajcie, kredyty. Są przechowywane w takich wałkach. Okej. Komunikacja jest oczywiście odcięta i zaczyna się spektakl, na który przybyli tubylcy. Spektakl teoretycznie zakłóca komunikację, ale już się zorientowali, że coś jest nie tak, więc z bazy powietrznej w innej części planety zostają wysłane myśliwce. I słuchajcie, no tu jest to strasznie fajnie, no bo jakby wiedzieliśmy to, że myśliwce TIE nie mają jakby podwozia do lądowania, więc jakby są takie podwieszone, no ale tu widzimy całą, prawda, procedurę wsiadania do tych pojazdów, żeby nie było tutaj jakiejś wątpliwości, że jesteśmy nadal na tej planecie, tylko jakby w innej jej części też widzimy ten kosmiczny spektakl, żeby jakby wszystko było jasne. Oczywiście zaczynają się tutaj w tym ładowaniu tego złota, czy tych kredytów, zaczynają się problemy, dochodzi do strzelaniny. Widzimy, jak laserowe kałasznikowy strzelają. I no tak, ale oczywiście naszym tutaj rebeliantom udaje się uciec, nie bez oczywiście strat własnych, ale przez to, jak mało ogrywane są te straty, to dochodzimy do wniosku, że to jest nic ważnego. Straty się mogą zdarzyć. Klem startuje w momencie, kiedy przyspiesza. Niestety ranny zostaje nasz młody przyjaciel. Nie pamiętam imion tych ludzi. To jest w ogóle, wiecie co, zaskakujące. O ile bardzo szybko się nauczyłem imion, nie wiem, ekipy z Rogue One, tak, to tutaj pomimo tego, że jakby widzimy ich teoretycznie dłużej, no bo wiecie, to jest ileś tam odcinków po tam 40 minut każdy, to jakoś nie potrafię zapamiętać ich imion, nie wiem, no dziwne to jest, może te imiona dlatego się nie rzucają w oczy, może tamto to był, wiecie, kinowy film Star Wars, więc to się pamiętało lepiej. Spektakl trwa, ucieczka trwa, chłopaka udaje się postawić na nogi na chwilę jakimś tam zastrzykiem, że on może, o tu widzicie zastrzyk, że on pomaga nawigować Cassianowi, odczytuje jakieś koordynaty, widzimy, zobaczcie, wnętrza myśliwców TIE, to jest zrobione po prostu perfekcyjnie. Ja mam wrażenie, jakbym, nie wiem, grał w Star Wars Squadrons, tak? Po prostu tutaj to jest 10 na 10 pokazane właśnie te wnętrza, o. Te, wiecie, te każdy guziczek, ten każde pokrętełko w tym wnętrzu myśliwca TIE, to jest coś po prostu niesamowitego. Kiedy wydostają się na orbitę planety, trzeba podjąć decyzję, czy lecimy z tym złotem, czy lecimy do lekarza gdzieś tam w pobliżu. Decyzja jest taka, że lecimy do lekarza. Lekarz okazuje się taki raczej śmieszny, bo to zresztą była scena z trailera. Mi się kojarzy, nie wiem, jako połączenie tego gościa z Fallen Order, jak on się tam nazywał, tego, wiecie, kapitana Modliszki i Babu Frika, nie? Takie trochę połączenie to
to jest. Ale niestety, to też nie będzie spoiler, chłopaka się nie udaje uratować. I tutaj mamy bardzo ciekawą scenę, dochodzi do wymiany zdań między... Właśnie, znowu, nie pamiętam imion tych bohaterów, ja nie wiem. Ten odcinek, słuchajcie, oglądałem dwa razy, bo jest właśnie taki, no, jakby stanowi kulminację wszystkiego, co do tej pory się, że tak powiem, szykowało. I nie potrafię zapamiętać imion tych bohaterów. W każdym razie, między Kasjanem a nim dochodzi do dialogu. On proponuje Kasjanowi zdradę, że się podzielą całym złotem, które mają na pokładzie, a będzie tego ze 40 milionów kredytów, więc kasa taka, ale Kasjan nie chce słuchać o zdradzie i strzela do typa i go jakby wykańcza. Sam chce odlecieć z planety, ale okazuje się, że próbuje odkupić statek należący do tego doktorka, ale w momencie, kiedy właśnie okazuje się, że młody nie przeżył, a Kasjan ma odziedziczyć jego notatnik, w którym on spisał swój taki manifest rebelii, bo ten zresztą w tym dialogu na samym początku on powiedział, że kiedy nie może spać, to pisze, więc napisał taki manifest, manifest ruchu oporu, no to się jakby akcja tutaj urywa i wygląda na to, że Kasjan jednak zostanie, bo no pozostała ich dwójka tutaj tak naprawdę teraz, czyli ta dziewczyna i Kasjan tam, oczywiście to nie jest tak, że wszyscy zginęli, bo tam część się, że tak powiem, uratowała, ewakuowała się z tej bazy imperialnej, no ale jakby w tym miejscu jest ich dwoje. Przeskakujemy na Coruscant, spotkanie IBB, gdzie tutaj, prawda, pada rozkaz, że macie się teraz wziąć w garść, nie pójdziecie do domów, póki nie przygotujecie się, tu nie zapamiętałem, nie przygotujecie się na jakieś wizytacje? Nie pamiętam. Poprawcie mnie w komentarzach. W każdym razie, no, macie teraz ciężko pracować. W każdym razie taki jest wydźwięk tego. I to jest w ogóle fantastyczna scena, ponieważ pokazuje stan rozpadu czy rozkładu Imperium Galaktycznego. Jest Mon Mothma, która wygłasza przemowę. Wygłasza przemowę w jakiejś tam, no powiedzmy, może nie mega ważnej sprawie, ale trochę mniej ważnej sprawie, i jest jakby w czasie tej przemowy ona jakby orientuje się, że wszyscy, że po pierwsze niewiele osób w ogóle jest w Senacie, a ci, którzy są, to mają to w dupie, nie? Ci sobie tam rozmawiają, jakieś tam coś pokazują w notesie, jakiś tam kawałek dalej, ona mówi, a tutaj się właśnie orientuje, że tutaj ci państwo mają w dupie i wychodzą, i że w ogóle jest jakaś totalna cisza. Jakby abstrahując od tematu, który ona porusza, to zobaczcie, jak wygląda wyremontowany Senat Imperialny. Pamiętacie te loże, czy te no nie wiem, to chyba można tak nazwać, loże z czasów, kiedy, prawda, była to Republika i kiedy tutaj doszło do walki pomiędzy Jodą a Palpatinem. No więc widać, że jest wyremontowany, ale trochę się te, że tak powiem, loże właśnie Senatu troszkę się zmieniły od tego czasu i wyglądają tak, nie wiem, ja mam wrażenie, tak bardziej zimno, coś takiego. Natomiast wiecie, ja tak sobie pomyślałem, no to, że ona przemawia do pustej sali, to nie jest wcale nic dziwnego, bo wiecie, dla porównania, polski Sejm bardzo wiele razy jest tak, że jakby zadawane na przykład, nie wiem, seria pytań od posłów do, nie wiem, do ministrów. No to jest tak, że siedzi na sali minister i są ci posłowie tylko, którzy chcą zadawać pytania, nie, tak? A sala jest generalnie pusta i to oczywiście rejestrują kamery, więc każdy może to sobie znaleźć, każdy może to sobie obejrzeć, ale sala jest pusta wtedy, więc sala polskiego Sejmu się zapełnia tak naprawdę na jakieś ważne dyskusje, czy na jakieś ważne oświadczenia, czy na głosowania oczywiście się wtedy zapełnia. Natomiast tak, to jakby jest bardziej pusta niż pełna. O, więc jakby pusta sala obrad to nie jest nic dziwnego, natomiast no tutaj
jakby kończąc tą analogię, w Andorze jest to przedstawione, myślę, tak negatywnie. To znaczy, że wszyscy mają te sprawy w dupie i mają poważniejsze rzeczy do zajmowania się niż słuchania o jakimś tam gdzieś odległym systemie, o którym opowiada Mon Mothma. Ostatnia scena, przenosimy się do sklepu naszego z antykami. Zbroja Sitha cały czas stoi i jakiś jeden tutaj z klientów siedzących pyta o jakiś drobiazg z planety, na której się dzieje, znaczy dział ten atak rebeliantów z Cassianem. Tego zamurowało, ale poszedł do siebie na zaplecze i zaczyna się śmiać jak porąbany. Nie wiem dlaczego, czy to dlatego, że jak już gazety piszą o ataku rebelii w tamtym rejonie, to znaczy, że jest dobrze. Może to znaczy. Także, no, tak jak mówię, typowy heist movie, tak, czy heist serial. Zakończyliśmy pewien fragment, nie wiem, można to nazwać połowę serialu, mniej więcej zakończyliśmy. Tym samym teraz pewnie dojdzie do jakiegoś przełamania, pewnie no, jeszcze te kredyty trzeba, że tak powiem, dowieść dalej, bo na razie to utkwili u pana doktora na planecie jakiejś, nie wiadomo jakiej. I czyli teraz musi właśnie nastąpić jakieś przełamanie i będzie nas, jakby akcja tego serialu prowadziła do wielkiego finału. Tutaj jakby nieszczególnie jest co powiedzieć. Mamy bardzo szczegółowo pokazane takie właśnie z dialogami, z elementami, właśnie tak nieśpiesznie pokazany cały ten atak na tą bazę imperialną. Można to było zrobić w 10 minut. Ja się dziwię, że na przykład dopiero teraz nam eksponują tego dowódcę tej bazy imperialnej, to, że ma rodzinę, bo z tego co pamiętam, to we wcześniejszych odcinkach tego nie było. Można było to zrobić wcześniej, żeby jakoś nam też lepiej zarysować tą postać, ale jakby oczywiście się nie czepiam, jest to postać drugo- czy trzecioplanowa, mało istotna. Znaczy ona jest istotna tylko w tym jednym momencie, że ma tam, prawda, pomóc im dostać się do tego skarbca i tyle. Więc może nie było sensu jej tam jakoś mocniej pokazywać wcześniej. Bardzo poprawnie, tutaj się nie mam absolutnie do czego przyczepić, znowu masa smaczków, ten atak trzech myśliwców TIE, łącznie z tym wnętrzem kokpitu TIE, bardzo mi się podobał, także bardzo fajnie pokazane, ten gwiezdny spektakl na planecie Aldani, rewelacja, nie dziwię się, że właśnie tubylcy przybywają, żeby go podziwiać z tego miejsca. Te takie dialogi w rodzaju, że tam, no już z roku na rok, że tam, nie wiem, 7 lat temu, jak zajmowaliśmy Aldani, to tych tubylców, którzy przychodzili tutaj do Doliny, to było 15 tysięcy, teraz zostało 60 ludzi, więc jakby opanowujemy też kulturę tej planety. To jest takie tam między wierszami, nie? Pokazane, że to Imperium jakby nie panuje tylko, że tak powiem, zbrojnie na danym obszarze, ale też jakby narzuca swoje, nie wiem, zwyczaje, czy potrafi jakoś tam zniszczyć zwyczaje lokalnych jednostek, które były kultywowane od tam, nie wiem, dziesięcioleci czy setleci wcześniej, a tutaj po kilku latach zaledwie panowania Imperium, już Imperium tych ludzi układa, że tak powiem, pod siebie. To jakby, wiecie, to się wszystko dzieje tam w dialogach i to jest fajnie pokazane. Tak jak mówię, sam heist, że tak powiem, sam napad, bardzo taki schematyczny, bardzo taki dający się przewidzieć, ale to nie jest zarzut, to nie jest wada, bo ten schemat został, tak jak mówiłem, dobrze wykorzystany. Bardzo jestem ciekaw, co zobaczymy w kolejnym odcinku, no bo wiecie, po poprzednim no to wiedzieliśmy, że no w tym odcinku to już musi nastąpić ten atak, ten skok. Tak? Natomiast teraz mamy znowu taką jakby trochę tabula rasa, taką białą kartę, bo nie wiemy, w którą stronę się potoczy akcja w kolejnych odcinkach.
czy już, nie wiem, jeszcze bardziej zobaczymy zwątpienie Mon Mothmy w Imperium, czy znowu Luthen zdejmie swoją peruczkę z dłuższymi włosami i jako posiadacz krótszych włosów poleci sam do jakiegoś ataku, czy spotkać się z Cassianem. Zobaczymy, bo teraz to po tym odcinku już jakby właśnie nie wiadomo, czego się spodziewać dalej i to jest bardzo, bardzo fajne. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ten odcinek Andora. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić subika na kanale. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.